czwartek w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie odbyło się wręczenie nagród w drugiej edycji konkursu Świąteczne Malowanie Światłem w gminie Chocianów pod patronatem burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. Ten konkurs to zwieńczenie świetnej promocji miejscowości naszej gminy. Wystawy zwycięzców tego konkursu, a było ich w tym roku ex aequo dwóch, odwiedzali mieszkańcy nie tylko powiatu polkowickiego, lecz także innych powiatów naszego regionu. Na najwyższym miejscu podium stanęli sąsiedzi Strzebnic, Grzegorz Petryk, ubiegłoroczny zwycięzca, oraz Marek Dąbal, który w ubiegłym roku zajął drugie miejsce w tym konkursie. Zaczynamy w październiku ubierać w ogóle posesję. Cały czas coś się dokłada, coś się robi. Bardzo duże zainteresowanie, no i dzieci i wszystkich. No, było dużo rejestracji obcych. Wiadomo, że człowiek się stara na tym wszystkim, żeby to ubrać ładnie, żeby to jedni ludzie byli zadowoleni, no i ja był zadowolony. Zwycięzcy w konkursie otrzymali bony na kwoty po 1500 zł. Tak jak w ubiegłym roku, głównym celem konkursu była właśnie promocja gminy poprzez wzbogacenie i uatrakcyjnienie jej wizerunku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Karnawału. Oceny obiektów zgłoszonych do konkursu dokonała komisja konkursowa, która brała pod uwagę walory estetyczne, harmonię z otoczeniem, nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej, oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji. Było bardzo duże zainteresowanie. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy, że zajęliśmy tak zaszczytne pierwsze miejsce. Gratuluję też pozostałym wszystkim uczestnikom, bo naprawdę te nasze posesje były wspaniale oświetlone. Z żoną tworzymy te iluminacje. Zaczęliśmy to robić przede wszystkim dla swoich dzieci, nie? A przy okazji udało się tak, że inni też czerpią z tego radość, oglądając nasze posesje. Naszym marzeniem, moim marzeniem, mojej żony marzeniem jest, żeby cała wioska była tak pięknie była oświetlona. Prace związane z kontynuacją i rozszerzaniem tego wszystkiego rozpoczęły się zaraz w poniedziałek po świętach. Wyjątkowo w tym roku, oprócz trzeciego miejsca, które powędrowało podobnie jak w ubiegłym, do Krystiana Homy z Chocianowca, nagrodzona została wyróżnieniem posesja Marcina Wyrwasa z Trzebnic. Obaj panowie również otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 500 zł. W tym roku wziąłem udział w konkursie i będzie na pewno coraz więcej jeszcze różnych światełek się dokupuje, zawsze kupi się teraz więcej i na pewno będzie lepszy efekt niż w tym roku. Swoją postawą z kolei bardzo pozytywnie zaskoczył zdobywca trzeciej nagrody Krystian Homa, który postanowił całą nagrodę przekazać na leczenie małego Teosia, mieszkańca gminy Chocianów. My z rodziną nie liczymy kosztów, po prostu jest to hobby nasze. Fajnie ludzie przyjeżdżają, oglądają. Zaraziliśmy się tak tu od kolegów z Trzebnicy i tak po prostu działamy sobie. Budujące to jest, że ktoś to widzi. Przeznaczamy pieniądze na Teosia, tutaj z gminy Chocianów, jest chory. Zbierają pieniążki na niego, więc też chcielibyśmy tutaj z rodziną taką cegiełkę dołożyć do tego, żeby pomóc. A wygrana bez niej też oświetlimy dom.